wyjątkowej, bo żegnamy dzisiaj naszego najwspanialszego na świecie dyrektora. Poprosimy o zajęcie honorowego miejsca. Bardzo serdecznie witamy wójta gminy Nadarzy, pana Janusza Grzyma. Chętnie podejmuje ryzyko, zdobywa sobie przyjaciół pozytywnym nastawieniem do życia, nie lubi samotności. To dusza człowiek, na którym można polegać. Nie da się go oszukać i wykorzystać, ponieważ bezbłędnie ocenia napotkanych ludzi. Jest pracowitym i sprawiedliwym człowiekiem. Prosimy teraz o zabranie głosu wójta naszej gminy, pana Janusza Grzyma. Przyszedł czas, gdzie nasze drogi zawodowe się rozchodzą. To nie znaczy, że się żegnamy na stałe, zawsze gminą Nadarzy, zawsze gimnazjum imienia Pawła II jest dla tego otwarte. Dlatego, że w życiu człowieka się liczy wiele ważnych elementów, a między innymi to, gdzie się spotka przyjaciół, tam gdzie można się realizować, wiecie, dziedziną. I tam, gdzie zawsze już kiedyś będą już na emeryturze, się wiele wspomina, widzi się to pokolenie, które rośnie. A pokolenie wspaniałe. Także wiele sukcesów razem wykuliśmy, wiele emocji dyrektor przekazał i za to wszystko trzeba jak najbardziej podziękować. Pozwolicie, że złożę podziękowanie w takiej formie pamiątkowej dla pana Zbigniewa Jelubi za pracę na rzecz uczniów i rodziców szkół gminy Nadarzy oraz za zaangażowanie działalność dydaktyczno-wychowawczą. Najserdeczniej życzymy życzeniami zdrowia oraz wszelkie pomyślności w życiu osobistym. Są to życzenia ode mnie. Natomiast Wyszku, mówimy, nie żegnamy się, ale mówimy do widzenia. I niech ci się wiedzie. Tak to już w życiu jest, że coś się zaczyna i coś się kończy. Pożegnanie odchodzącego dyrektora zbiega się z powołaniem nowego dyrektora. Prosimy jeszcze raz pana wójta o powołanie nowego dyrektora naszego gimnazjum. Po takim stosu postawionej poprzedce, jak uczynił tutaj obecny dyrektor Pigniew, należy to ciągle kontynuować. A ponieważ nam i to jest to jedno w Nadarzynie, w gminie Nadarzyn, jest odpowiedzialność tym większa, że cały kwiat naszej młodzieży przez ten urok przechodzi, już się kształci, na swoją przyszłą i wiedzę, i osobowość. W związku z powyższym jest to stanowisko bardzo odpowiedzialne i pozwolicie państwo, że złożę i powierzę stanowisko dyrektora panu Leszkowi Strzyczakowi na okres do 31 sierpnia 2020 roku. Także proszę. Ja korzystając z tej okazji, dyrektorem będę na prima plis od 1 kwietnia, bo taką decyzję pan wójt podpisał. Poprzeczkę rzeczywiście dyrektor Reluga postawił wysoko, ale to tylko zobowiązuje i mobilizuje. Także deklaruję, że będę naprawdę starał się podobnie jak mój poprzednik godnie prowadzić to najlepsze gimnazjum w gminie Nadarzy. Drugiego lepszego nie ma i na pewno będziemy się wspólnie starać z całym gronem pedagogicznym, personelem, rodzicami, no i ufam, że z wami, aby stawało się tylko coraz lepsze, coraz ciekawsze i z coraz większymi sukcesami. Kolega Zbyszek tak naprawdę nie idzie na wagary,
on już zaliczył ten poziom gimnazjum, wreszcie. Przechodzi na kolejny level, jak to wy mówicie. Ja wiem, jak ten poziom wygląda, to jest poziom liceum. I naprawdę życzymy mu, aby tam osiągał podobne sukcesy jak tutaj. Zacznie od razu z wysokiego C albo z dużego M. Bo już w maju, po wielu latach, znowuż po raz pierwszy będzie zdawał maturę. Także trzymajmy wszyscy za niego kciuki, życzmy mu powodzenia, a jak dla każdego maturzysty, mam Zbyszek dla ciebie taki prezent, który dostaje każdy maturzysta, słoń z podniesioną trąbą, niech cię szczęści. Prosimy o zabranie głosu przewodniczącą Rady Rodziców. Panie dyrektorze, nie przygotowałam żadnej mowy, ale mam takie kilka słów, które myślę, że powiedzą wszystko. Wypisaliśmy te słowa na prezencie. Zaraz się wzruszę. Proszę się nie wzruszać, panie dyrektorze. Są chwile, które nigdy nie wrócą, lecz pamięci trwać będą zawsze. Dziękujemy za wszystko. I to chyba... W imieniu Młodzieżowej Rady Gminy, Samorządu Uczniowskiego oraz ogółu uczniów dziękujemy panu za lata spędzone na stanowisku dyrektora w tej szkole. Będziemy pana miło wspominać. Jesteśmy panu wdzięczni. Jesteśmy panu wdzięczni przede wszystkim za dobrą, miłą atmosferę motywującą do działania. Mamy nadzieję, że atmosfera ta utrzyma się w tej szkole nawet po pana odejściu. Życzymy powodzenia na nowej drodze życia, na nowym stanowisku pracy. Chcę panu powiedzieć, że będziemy pana wszyscy miło wspominali. Będziemy pana miło i ciepło wspominali. Mamy nadzieję, że pan o nas również nie zapomni. Mamy dla pana upominek, proszę bardzo. Panie dyrektorze, chcieliśmy panu z całego serca podziękować za poświęcony w nasz czas, nadzieję oraz wiarę. Serdeczne życzenia od klasy sportowej. Za wszystko, co zrobił pan dla naszego szczebu, za udzielanie miejsca noclegu na kursach zastępowych, za przyjeżdżanie na zimowiska, za wszystko. Drogi panie dyrektorze, słowami patrona. Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, lecz przez to, kim jest. Lecz przez to, czym dzieje się z innym. Wyrażanie szacunku i podziękowania i pracowników obsług i administracji. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za to, co zrobiłeś dla klubu, dla sportu, za te wszystkie imprezy, które udało nam się razem zrobić, za tworzenie klas sportowych, którego też byłeś jednym z animatorów tego projektu. Za to wszystko, co razem nam się udało i nie udało jeszcze zrobić, a może uda. Dziękuję bardzo. Świat jest teatrem, człowiek z aktorem. Wchodzi na scenę i ze sceny schodzi. A życie ludzkie jest scenicznym utworem, w którym kilka ról przypada każdemu z nas. Szanowny panie dyrektorze, przez te 5 lat wcielił się pan w różne role w naszym gimnazjum. Przypomnę najważniejsze. Kreatywny dyrektor, pasjonat historii, moderator wszelkich działań, traktujący z przymrużeniem oka wybryki naszych uczniów. Człowiek dialogu, jak to określił jeden z naszych nauczycieli, pan Dariusz Woliński. Siła spokoju i cierpliwości opanowania wobec różnych działań naszych nauczycieli, pracowników, jak również uczniów. Panie dyrektorze, przed panem nowa scena, nowe role.
Życzymy panu dalszych sukcesów na tej nowej scenie i dziękujemy za współpracę. Ja dziękuję w swoim osobistym imieniu za te 5 lat współpracy, że mogliśmy ze sobą współpracować. Dziękuję bardzo. Dane przez te 5 lat. Było tego na pewno dużo więcej, ja tylko mówię za moje 5 lat. Cieszę się, że mogłem z panem pracować. Cieszę się, że mogłem z tobą pracować. Cieszę się, że mogłem poznać tak wspaniałą kobietę jak Edyta, jak Maria. Przepraszam, że mówię po imieniu, ale dzisiaj jest taka chwila. Słuchajcie, można byłoby wiele powiedzieć różnych słów, ale powiem tak, przyjaźń to za mało. Dlatego jak gdyby życzę mojemu następcy. Ja się czułem tu jak przyjaciel, bo miałem wśród was przyjaciół. Za to serdecznie dzisiaj dziękuję. Dziękuję również moim uczniom i tym, którzy odeszli, i ci, którzy dzisiaj są. Zawsze mówiłem i będę powtarzał i myślę, że tak już zostanie. Jesteście najlepszą młodzieżą na zachodniej Mazowszu. Najlepszym gimnazjum na Mazowszu. Najcudowniejszym macie rodziców. Bo to dzięki nim dzisiaj ja mogę łzy robić. Tak zwyczajnie, tak po ludzku. Dziękuję rodzicom za tą dar, jak i też na moje ręce spłyną, czyli wasze dzieci. Bardzo wam za to dziękuję. Dziękuję za 5 lat wspaniałej pracy z nauczycielami w tym gimnazjum. Poznałem cudownych ludzi, wspaniałych fachowców, prześmiewców, barwne postacie, cudownych organizatorów. To oni mnie inspirowali, to im też dzisiaj się nazwą największe prawa, jakie mógłbym ja odebrać. Dziękuję pracownikom administracji i obsługi. Dzięki Agnieszce czasami było tak, że nikt do mnie nie mógł wejść, ale też dzięki Agnieszce ja mogłem spokojnie pracować i czuwać tę całość. Dzięki wspaniałej obsłudze, która czuwała nad ładem i porządkiem, a zwłaszcza nad higieną, było mi miło wchodzić do pachnącej, czystej szkoły. Nie musiałem nic mówić. Niektóre panie się śmiały, jak pan widzi, jak pan nie widzi. Chodziło o te pajęce. Ale tak już kończąc, powiem to, co zaczynałem przychodząc do pracy. Nie mów, jakim mam być, pokaż, jakim jesteś, a pójdę za to. Tego wam życzę i do zobaczenia na szlaku nauczycielskiej, uczniowskiej, administracyjnej przygody. Bardzo wam dziękuję.